No siemano, witam bardzo serdecznie na kolejnym odcinku. Ogólnie widzowie, przed chwilą mierzyłem sobie temperaturę, mam ponad 37 stopni gorączki, ale nie ma złego momentu na nagranie odcinka, są tylko dobre momenty, a ja po prostu mam taką ochotę nagrać odcinek, że muszę to właśnie w tym momencie zrobić. Zanim rozpoczniemy odcinek, zostawcie go już łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, ponieważ filmy są tutaj codziennie. Jak widzicie, nawet temperatura, nawet przeziębienie, nic nie jest w stanie powstrzymać mnie potężnego przed tym, żeby nagrać kolejny świetny odcinek. Zapraszam na wszystkie inne social media, tam prawda, Instagram, TikTok i inne takie. Zapraszam bardzo serdecznie, linki w opisie, zapraszam na shopa, tam możecie sobie kupić świetne, prawda, bluzy z logiem shopa na przykład. Cokolwiek tam chcecie, wejdźcie i sprawdźcie, a tam na was to oczywiście czeka. A ja was witam oczywiście na Palionowie. Jesteśmy oczywiście tutaj w miejscu, w którym ja buduję swój domek. Przygotowałem tutaj miejsce właśnie po to, żeby pięknie go tutaj wybudować i tak dalej, więc wyryłem tutaj taką, że tak to ujmę, dziurę. Przyprowadziłem tu też tego lisa, którego miałem tam koło domku Milki, bo on tam nie mógł tam być. Więc tutaj w dzisiejszym odcinku ja tutaj mam zamiar zbudować właśnie domek, z tym, że nie będę go budować na wizji, bo to po prostu zajmie bardzo długo. Poza tym, żebym mógł w ogóle wybudować ten domek, to ja najpierw muszę sprawdzić, czy w ogóle Palion mi odpisał na tą książkę, bo jeżeli nie mam pozwolenia na budowanie, to nic nie wybudujemy, a jednak mimo wszystko posiadałoby się takie, prawda, pozwolenie. Ja sobie aż założę jeszcze okularki. Znowu nagrywam, prawda, z czapką, bo nie chce mi się układać włosów i jest ogólnie lipa. Wiecie, o co chodzi, widzowie? O, założyłem wszystko, założyłem. Świetnie. Możemy przejść. Muszę mieć okulary, bo mnie już oczy bolą. Wiecie, jak się siedzi przy kompie tyle czasu, to jednak dobrze mieć te okulary. Dobra, idziemy do domu Paliona, zobaczymy, czy on odpisał na tą książkę w ogóle. Mam nadzieję, że tak, bo jeżeli nie, to lipa. Dobra, uwaga. Jest ta książka. Przyznanie działki. Dobra, uwaga, czy napisał coś? Jest druga strona. Nie było. Ja nie pisałem drugiej strony. Jest druga strona, uwaga. Zezwalam na przyjęcie działki na koordynach minus 3. Dobra, jest, pokrzam, dobra, super, widzowie. Jest podpisane przez Palionowy. Bardzo fajnie, mamy przyznaną działkę. Oczywiście biorę tę umowę ze sobą. Ja muszę ją mieć przy sobie. Ja muszę mieć dowód na to, że zostało mi pozwolone, jakby ktoś mi kiedykolwiek zarzucił, że ja tutaj coś, prawda, nie ten teges i tak dalej. Więc ja mam wszystko oczywiście, że tak powiem, teraz już wszystko jest, że tak powiem, udokumentowane. Nikt mi teraz nie powie, że jest źle. Wiecie, o co chodzi. Dobra, słuchajcie, w takim razie możemy przejść do budowy tego domku. Ogólnie ja chciałbym zrobić to w takim stylu takiej chatki Hobbita. Z tego powodu, że ona bardzo fajnie będzie wyglądać. Ja czuję to, że po prostu będzie fajnie wyglądać. Ja mam też taki super pomysł na tą chatkę Hobbita, więc po prostu ją tutaj zbudujemy i mam nadzieję, że będzie to wyglądać zacnie. Mam nadzieję, że to będzie super. Ja oczywiście tą umowę tutaj ustawię w tym miejscu, żeby ona oczywiście była gdzieś, znajdziemy dla niej jakieś honorowe miejsce w domku, ale musimy tutaj to zbudować. To mi trochę zajmie na pewno, myślę, że zajmie mi to nawet dosyć długo. Nie wiem, czy to wybuduję w ogóle dzisiaj, czy co. Ja wiem, że trochę nad tym posiedzę, więc nie będę też tego nagrywać, jak go buduję. Po prostu za długo by to trwało, wiecie, o co chodzi. A jednak chcę mieć ten dom bardzo szybko, żeby jednak on tutaj, tak powiem, był. Ja sobie tu pościnałem drzewa, więc jakiś tam zasób drewna mam. Jeszcze będę musiał pochodzić, więc to mi masę czasu zajmie, więc ja po prostu w tym momencie zdaję sobie sprawę z tego, że zrobię cięcie, ale razem z wami oczywiście skończę ten domek, skończę go robić wewnątrz, ale z zewnątrz zrobię go już sam, żeby po prostu nie było, wiecie, bo to trochę zamętu będzie z tym, więc ja po prostu zrobię to poza odcinkiem, więc, ale dla was to jest sekunda, ja robię cięcie i widzicie domek, więc uwaga, 3, 2, 1, 0. No więc witam bardzo serdecznie wszystkich, prawda, tutaj zgromadzonych. Dzisiaj chciałbym wam pokazać domek. Domek, który budowałem, jest dzień następny. Tamto przerwałem, siedziałem sobie troszkę wieczorkiem, troszkę pobudowałem i przygotowałem dla was świetny dom, który mam nadzieję, że wam się spodoba, więc uwaga, zaraz będzie wasza, znaczy waszej reakcji nie będzie widać, ale będzie moja, prawda, reakcja na to, jak wam to pokażę i umeblujemy ten domek przede wszystkim, to jest najważniejsze, że go umeblujemy dzisiaj. Nie wszystko jeszcze mam tam przygotowaną taką wizję tego domku w środku, którą będę musiał dopiero zrealizować w momencie, kiedy uzbieram wszystkie potrzebne do tego itemy. Póki co jeszcze tego nie mam, ale spokojnie, więc uwaga, pokazuję, jak to wygląda. Uwaga, idziemy tu i patrzcie, jak cudownie ten dom wygląda, no mi się on tak mi się podoba, jest świetny. Jest totalnie świetny, ten list tutaj dalej siedzi, tutaj przeniosłem te skrzynki i słuchajcie, musimy to umeblować, koniecznie musimy to umeblować i przede wszystkim wnieść do środka te skrzynki wszystkie. Mamy trochę tych itemów tutaj uzbieranych, że tak ujmę, ale mam tutaj takie rzeczy, którymi chciałbym to udekorować i między innymi są to na pewno te wszystkie takie, kurde, wiecie, takie narzędziowe rzeczy, jakieś craftingi, to tam w ogóle mam specjalne miejsce już wytyczone na craftingi, łóżko, liście do ozdoby, weźmiemy jakieś płotki i tak dalej. Myślę, że co jeszcze nam się tu może przydać tam do... Aha, glowstone jeszcze tam też jest, miejsce przygotowane na glowstone. Ja wam to wszystko zaraz pokażę, bo tam jest naprawdę masa tego, tu jest ta umowa jeszcze. No i tu masa drewna, które no to musiałem uzbierać, ale uwaga, dobra.
Nie o to teraz, wchodzimy do środka i pokazuję wam, jak to wygląda. Uwaga, wchodzimy sobie tu przez wyjście. No i pięknie się to prezentuje, no po prostu cudownie się to prezentuje. Tu już, jak widzicie, jest przygotowane miejsce na craftingi właśnie w takich tych miejscach. I możemy właśnie w tym momencie od tego zacząć, żeby już to mieć z głowy. Tutaj chcę postawić biblioteczki. Póki co chcę postawić biblioteczki z tego powodu, że myślę, że one będą tu fajnie wyglądać. I postawiłem przypadkowo to gdzieś tak, że z boku to wygląda tak, jakby tutaj w ogóle książek miało, jakby tu nie było, wiecie, o co chodzi. I to jest mega fajne, bo możemy teraz tutaj postawić biblioteczki i będzie wyglądać tak, jakby puste szafki jeszcze. Myślę, że to będzie fajnie wyglądać, tylko no nie mam biblioteczek, bo nie mam jeszcze skór tyle, nie mam jeszcze trzciny tyle i tak dalej. Ale to wszystko oczywiście uzbieramy prędzej czy później i zrobimy naprawdę porządny, że tak to ujmę, porządny tutaj regał, że tak to, ten. Tutaj chcę zrobić enchant, ale tutaj to sama sytuacja. Nie mam niestety jeszcze biblioteczek, ale chcę tutaj dać te, to coś tutaj chcę dać do środka, czekajcie. Teraz tak, czy ja to chcę dać, dobra, chcę to zrobić tu. Chyba tak. To będzie chyba coś takiego, tu będą biblioteczki i tu płotek będzie. Tak, 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 to gdzieś chcę, tu i tu liście. Tu liście i to powinno, jak tu będą biblioteczki, to to powinno robić na 30 poziom. To powinno robić, sprawdzimy to, jak będą biblioteczki, ale jeszcze nie wiem. Dobra, tutaj, tu glowstone, to jest właśnie idealne miejsce na glowstone, patrzcie. To będzie tutaj tak pięknie rozjaśniać to wszystko, że to jest, no, po prostu idealne, idealne miejsce. Mam tego glowstone'a trochę więcej, tak samo tych grzybów mam więcej, bo ich pozbierałem, o, ale to niewiele więcej miałem, dobra. No i tu liście, koniecznie tu muszą być liście, bo one zasłonią trochę tego glowstone'a, ale światło i tak się będzie dawało, wiecie, o co chodzi, jest tutaj tak fajnie jasno. Tu chcę te skrzynki, to będzie taki magazyn, wiecie, niezbyt duży i tak dalej, ale będzie magazyn zawsze jakiś, tam patrzcie, jaki mam fajny kominek, no po prostu bajka, bajka, ten domek jest. Siedziałem z kilka godzin nad tym, ale myślę, że warto, dobra, czekajcie, skrzynki tu jest jeszcze skrzynka jedna, więc możemy zabrać i tam wszystko porozmieszczać, bo tutaj też będzie trzeba to wszystko przenieść do środka, jest tak, tak, tak. Tak, i tu po jednej i tam jeszcze będą w ten sam sposób, więc tak tu trzeba, albo tam na górze zrobię pojedyncze, tak, tam na górze zrobię pojedyncze koniecznie, dobra, czekajcie, zróbmy tak, zróbmy wszystko związane z tym tutaj, więc może tak, to postawmy, tu postawmy coś takiego, tu zróbmy może jakieś piecyki, coś takiego, oj, ten wędzony damy tu, okej, okay, może być coś takiego, tu dajmy to na przykład, to powieśmy tu. Czekajcie, ja tam miałem ich jeszcze więcej. O, to możemy dać tu. Czekajcie, tam jeszcze coś było chyba. Ja chyba nie wszystkie zabrałem, jak mi się wydaje. Czy ja coś nie zabrałem jeszcze? Wszystko? Jeszcze miałem jeden taki stół. Teraz mi się kojarzy, kurczę, że go tu miałem, a już go nie widzę. Ale go się jakoś kraftuje. Kurczę, czekajcie, ja go skraftuję, bo ja jestem pewien, że był jeszcze jeden taki. Taki, kurde, taki, no nie wiem, nie umiem tego wytłumaczyć, jak on wyglądał, ale czekajcie, zaraz go tu znajdę. O, to! Jak to się robi? Dobra, dwa żelaza. Zrobimy to, zrobimy to. To łatwo, a tego nie mamy jeszcze. Zróbmy dwa żelaza. I lecimy tu. Szybko na crafting. I teraz tak, dwa żelaza. A, muszę najpierw zrobić tak. No oczywiście, że tak muszę zrobić. Zróbmy tak. No, wiesz to. Tu. Tu. Okej, mamy to. I teraz to możemy dać tu. Okej, bardzo fajnie. To. Tu. O, a tu? Czekajcie, jakbym to tutaj dał? O! Tu. Chociaż nie wiem, nie jestem przekonany, szczerze mówiąc. Dobra, czekajcie, weźmiemy to jeszcze stąd. Może dajmy to tu. A, tu nie, bo tu jest tak pusto. Ej, bo to się zawsze stawia tak samo. No to nie, to tam było... Czekajcie, z której strony, jak to... Tu się najwięcej dzieje. Tu się najwięcej dzieje. Czyli... No, czyli to tam powinno być, tak mi się wydaje. To chyba tam powinno być, albo ewentualnie tu. No, może tu? Nie, dobra, wiecie co, tu jest dużo już tych rzeczy. Dajmy to tutaj. Dajmy to tu, niech tutaj jest fajnie. Jeszcze przy ognisku taka mapa. Może być, niech to jest tutaj właśnie w tym miejscu. Dobra, postawmy łóżko. Na łóżko też mam przygotowane specjalne miejsce, to jest tutaj dokładnie. Więc tu stawiamy wyro. I tu mam tak, miałem taką wizję, żeby zrobić coś takiego. Tam biblioteczki. I tutaj dać znowu liście. Z tym, że ja teraz tak myślę, że mam jeszcze jednego glowstone'a. I mógłbym zrobić tutaj taki myk. Chcę zrobić tak, tu. Oj, to by mi dało trochę światła. No idealnie, idealnie. I tam jeszcze biblioteczki. Tutaj zrobimy sobie stojaki na zbroję. To tutaj będzie tak, no to będzie idealne tutaj, tak mi się wydaje. To będzie perfekcyjne. Dobra, tutaj mamy coś takiego. Tu to tak dziwnie wisi. Czekajcie, jakbym zrobił tam jakieś... Ale mam mało tego drewna, znaczy przy sobie, ale tam mam więcej. Dobra, chodź tutaj, wariacie. Dobra. Dobra. Zabierzmy. Tutaj to potrzebuję. Szybko pójdziemy w kimę, żeby już te moby mnie nie denerwowały. Dobra, mamy dzień, można w takim razie dalej
Kurczę, on tutaj coś się... fajczy się tu. Chodź tu, wariacie. Chodź tutaj, chodź. Skrócę twoje cierpienia. Super, jeszcze mi jak spadałeś. Świetnie. Dobra, robimy tak. Robimy schodki. Myślę, że to będzie spoko, żeby tutaj zrobić jakąś taką jakby... taki stolik. O! Myślę, że to dobrze wygląda. Myślę, że to będzie w porządku. Dobra, czy to już jest wszystko, co ja tu chciałem zrobić? Nie, no coś tu jeszcze... Nie, no chyba... Czekajcie, no i teraz muszę przenieść jeszcze te rzeczy wszystkie tutaj do środka. Dobra, na razie to wszystko wrzucę tak o, żeby to tutaj było, ale będę musiał to posegregować, żeby to wyglądało o wiele lepiej, bo póki co to jest mocna lipa tutaj z tym, jak to mam rozmieszczone i mam masę syfu, mam masę też kobla, którego muszę jakoś wykorzystać na jakiś tutaj, prawda, no i drewna to też tutaj jest dużo mega. Dobra, zróbmy tak, odłóżmy to tam w takim razie. Nie no, możecie napisać w komentarzach, jak oceniacie ten dom, bo mi osobiście mega się podoba. Mega się podoba mi ten dom i uważam, że jest naprawdę bardzo fajny. Taki, wiecie, taki, ja lubię w górze takie hobbickie chaty. Mi się one mega podobają, więc wydaje mi się, że będzie oddawać ta chawirka, będzie oddawać. Dobra, tu zabierzmy jeszcze to, ja oczywiście jestem chory, więc zaraz ja kichnę. Albo i nie. Kichnę, kichnę. Najgorsze uczucie, jak się... Aha, najlepsze jak się kichnie już. To już jest super, dobra, odłóżmy tutaj to wszystko. Dziękuję oczywiście za na zdrowie w komentarzach. Dobra, weźmy to jeszcze, żeby zabrać tam te wszystkie skrzyneczki. I możemy je ulokować to w środku i chyba nam wystarczy w ogóle idealnie. Albo nie, chyba nie wystarczy idealnie. Chyba nie, chyba nam braknie i tak jeszcze trochę skrzynek będzie trzeba dorobić. Ale możemy je dorobić, bo mamy w sumie drewna sporo. Czekajcie, to ma być tutaj tak, raz, dwa. Tu brakuje dwóch skrzynek, no to let's go, to robimy na chillku. Dobra, mi się właśnie podoba to, że mamy tak dużo tutaj tych craftingów na każdym tym rozłożone, bo w ten sposób mamy szybki dostęp do... O nie, nie tak chciałem postawić. Nie tak, nie tak, nie tak, jeszcze raz. O nie, naprawdę teraz nie będę mógł tego tak postawić tu, chyba tak? O, świetnie. Dobra i super, i teraz, aha, ale jeszcze muszę zrobić jedną skrzynkę. Na to, żeby zrobić tą honorową, prawda, honorowe miejsce na umowę, więc na razie honorowe miejsce na umowę dajmy tutaj. Umowa o dom, idealnie, aczkolwiek znajdziemy lepsze miejsce na to. No i tu oczywiście cały enchant, no wszystko tu się będzie, prawda, śnić to wszystko będzie, błyszczeć się będzie jak nowe, że tak to ujmę. No nie, no domek mi się mega podoba, myślę, że zrobię jeszcze jakąś reakcję, na przykład Milki na ten dom, zobaczymy jak jej się spodoba. No pewnie mi będzie zazdrościć trochę, bo ona będzie mieszkać w takim małym tam, a ja się wyniosłem tutaj. Ale ona sobie zbuduje jakiś inny dom i też będzie fajnie. Dobra, w każdym razie to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się na kolejnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Pozdrawiam, cześć, pa, pa.